Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Przebaczenie to temat dzisiejszej dobrej nowiny. Jezus przekazuje nam dziś konieczność przebaczenia innym ludziom. Ten, kto nie jest zdolny przebaczyć drugiemu człowiekowi, nie otrzyma przebaczenia od Boga. Zdolności tej, jak zresztą wszystkiego, co dobre w naszym życiu, trzeba się nauczyć. Przebaczenie nie przychodzi spontanicznie. Jest ono raczej wysiłkiem człowieka. Czym większe subiektywne poczucie krzywdy, nawet jeśli obiektywnie krzywda nie była aż taka wielka, tym trudniej nam przychodzi przebaczyć naszym krzywdzicielom. Jak zmienić ten stan rzeczy? Po pierwsze, musimy uświadomić sobie, że sami jesteśmy krzywdzicielami, że niejednokrotnie wyrządziliśmy krzywdę innym, że wcale nie jesteśmy lepszymi od innych. Pycha jest największą przeszkodą na drodze do przebaczenia i pojednania. Jeśli uznamy swoją słabość, staniemy się w ten sposób bardziej pokorni, a przez to bardziej zdolni do przebaczenia. Następnie potrzeba, abyśmy zobiektywizowali naszą krzywdę. Zazwyczaj obiektywnie mała krzywda urasta w naszych oczach do niebotycznych rozmiarów. Warto wygadać się przed Bogiem, opowiedzieć Mu o danej sytuacji i Jego zapytać, jak On to widzi. Już sama modlitwa przynosi ulgę w przeżywaniu bólu krzywdy i pozwala zejść na ziemię, aby realnie popatrzeć na swoją krzywdę. Taka modlitwa nie tylko przynosi ulgę, ale również ułatwia wyciągnięcie ręki w stronę tego, który wyrządził mi krzywdę.